Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i witam was w kolejnym opening packu z FIFA 14 Ultimate Team. Były wcześniej paczki za 25 tysięcy razy 10, ale stwierdziłem, że nie opłaca mi się, bo to będzie chyba strata czasu. Tutaj myślę, że może coś wypaść, bo to są specjalne paczki. Wierzę, że tu coś może być. Otwieramy paczkę numer 1. Nie wiem, gdzie mam telefon, bo chciałem sobie stoper włączyć, ale mniejsza z tym, bo to nie ma znaczenia, czy mam stoper, czy nie, czy mi się trafi, czy nie. Zaczynamy. Otwieramy. Postaram się to na szybkiego zrobić, tak specjalnie, żeby się nie grzebać z tym, ale zobaczymy, co nam tu wypadnie. O kurde, Negredo, ty zasrańcu, won mi stąd. No i widzicie, dlaczego u mnie jest tak czysto i złoto błyszcząco? Ponieważ posprzedawałem w pizdu piłkarzy, takich bezużytecznych, można to określić. Dobra, idźcie se, kurde, siedźcie, kiblujcie, róbcie co chcecie. Abidal na transferówkę. Wszystko pójdzie na transferową. Posprzedaję jakoś, a reszta to tego, no do mnie właściwie, do klubu. Dobra, następna paczuszka, czyli tu specjalnie nic ciekawego, poza kontraktami i paroma piłkarzami. Zobaczymy, co w drugiej będzie, jakiś Mexes. O, przyda nam się tu taki Francuz. A Angol nie ma mowy, Angol idzie na transferówkę. Fajnie. Na transferówkę. O, pójdziesz też na transferówkę, sprzedam ci może za 20 kafli. No kurde, nie, no nie może być, jak Herby Real Madrid też na transferówkę. No kurde, widzę, że chyba się zawiodę na tych paczkach. Bo ja to otwieram, a tu widzę, że no lipa straszna. Ale no otworzę je wszystkie, nagram tego opening packa. Co ja się będę męczył dla was? Zrobię to i koniec. Lima, no kurde, nie, no OP. Kurde, idziesz do tego klubu. Nie, kurde, miałem go wysłać na transfer, a jebać, potem go wyślę. Fajnie, stadion się przyda. Transfer Udinese. Też na transferową pójdą te koszulki. Ciulek też pójdzie. No wszystko, no kurde. No widzę, że to jest tylko lipa, a tylko dostaje karty do kontraktów. Ale otworzę, no do końca otworzę. Co mi szkodzi? I tak sprzedałem w cholerę tych piłkarzy. To mi się zwróciło. O proszę, no kolejny Khedira. Nie, no, nie, nie, nie mogę. Jeszcze De Gea, no kurde, co jest? A najlepsze, że nic się nie trafia zwykłego złotego. No Sterling, człowieku, ja ci już coś mówiłem. Ty już poszłeś w pizdu. Przerobili ci na funty Sterlingi, skończyłeś marnie, no. I cię teraz ludzie wykorzystali. Dobra, Khedirka, ty pójdziesz oczywiście też na transfer. De Gea to też. Nie, te koszuleczki mi się nie podobają stanowczo na transfer. O proszę, jakaś babka od stóp do głów, a stary dziadzie od podania. No dobrze, no super. Cieszę się naprawdę. No i ostatnia paczka, w której pewnie na 100% wyjdzie gówno. No tego, no, chciałem spróbować, ale jak widać, no jest kiepsko. Dlatego ja nic na to nie poradzę, ale otwieram te paczki mimo wszystko. No Anelka, no matko i córko. Dobrze, cieszę się naprawdę. Cieszę się niezmiernie, żeś mi wypadł w tej paczce. O, Meyer na transfer. I Licić też na transfer. I to również pojęta. No trochę posprzedaję, może coś na tym zarobię, może nie, ale no paczki do kitu. Chyba najgorsze paczki, jakie tylko mogły mi się
otworzyć, ale otworzyłem je. Zrobiłem to, co po prostu chciałem. Czyli otworzyłem dla was paczki. Dobrze, czyli to był chyba najkrótszy opening pack, jaki mógł być. Pokażę wam jeszcze od razu skład Deutschów, jak się rozwinął do tej pory. Tak, pan Mats Hummels, zielony. Wydałem na niego 70k, no chyba naprawdę taniej nie mogłem go kupić. Potem wcześniej pan Kedira za 50k. To już w ogóle hardcore, nie wiem jakim cudem go znalazłem. Krosik jak wiadomo wypadł, czyli za free. I Millera za 103k free kupiłem. I powiem wam szczerze, że ogólnie się sprawują. Nie mam nim nic do zarzucenia, czyli uważam, że niemiecka Bundesliga szykuje się wielkimi krokami i możecie być pewni, że 1 lub 2 sierpnia zapuszczę już pełnoprawny odcinek z Ligi 7, gdzie to właśnie Bundesliga zacznie po prostu psuć plany innym graczom. No nie wiem, a jak mam teraz 4 motmów, no to mogę trafić na totsów, albo Bóg wie jakie rzeczy. Tak czy inaczej, taka jest moja Bundesliga niemiecka. No to jest mieszanka tak naprawdę jednego piłkarza z Realu Madryt plus trochę FC Bayernu i czego? Zaraz wam powiem, tego piłkarza Borussia chyba Gladblach, nie wiem co to za klub, ale no Herman jest, no i Borussia Dortmund. No to taka trochę mieszanka Bundesligi i tutaj troszeczkę też piłkarzy mam. Dobra, nieważne, tak mniej więcej wam jeszcze pokazałem, ale to nie wiem czy jeszcze się nic nie zmieni z tymi Deutschami, no nie wiem. Jak będę miał coś na koncie końców, to może zawsze znajdę znowu jakąś taniochę. Ale no Hummels, no dzisiaj fart i tyle powiem. Ale mam go, nie będę sprzedawał tych piłkarzy. Zostają u mnie na stałe i wierzę, że oni pokażą prawdziwą moc piłki nożnej jako niemiecka Bundesliga i reprezentacja kraju. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie krótkiego opening packa. Czyli tak naprawdę to było gówno śmieciowe i nic więcej, nie poszczęściło mi się, no cóż, pech, pechem, ale za to mam 4 zielonych motmów i ja się cieszę i to jest najważniejsze, że moja Bundesliga się rozwija, niemiecka, wiadomo, żeby nie było, że daję tam jakichś Austriaków czy jeszcze jakichś innych tam kurde Chinolów czarnych. Nieważne. Dzięki wam bardzo za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał opening pack, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I według waszych opinii zgadza się. Chcecie Niemców, będą Niemcy w 7 lidze. Jak już nawet widzicie, fajnie nawet wyglądają. W przyszłości zobaczymy, jak oni się sprawią w 7 lidze. Zobaczymy. Tylko ja i tak myślę, że to będzie ciężko. Bo 7 liga to nie będą przelewki. Musiałbym jeszcze dużo poćwiczyć, żeby po prostu, nie wiem, jakoś przygotować już pełnoprawnie i oficjalnie tych Niemców na wyzwanie 7 ligi, no. Bo jak widzieliście, pod koniec 8 ligi to była masakra, kurde. Więc nie wspomnę, co to będzie już w 7 lidze. Dzięki jeszcze raz wielkie za obejrzenie. Trzymajcie się, na razie. Yo.